Witaj w kolejnej lekcji. Pokrótce powiem, jak wygląda ten kurs. On się składa z 11 modułów, w których po kolei będziemy przerabiać wszystkie najbardziej podstawowe. Elementy, podstawowe zasady w grze na gitarze. Zaczniemy oczywiście od rzeczy takich najbardziej oczywistych, poniekąd, jak trzymać gitarę, jak ułożyć lewą rękę, jak prawą rękę, jak je synchronizować, jak grać na stojąco, na siedząco. Przejdziemy przez różne rodzaje, różne techniki gry. Wydobywanie dźwięków, szybkie kostkowanie, skale, interwały, pentatoniki. Dużo będziemy różnych rzeczy robili po kolei, dlatego ten kurs jest właśnie przygotowany dla osoby, która miałaby się nauczyć od A do Z, czyli po prostu od zupełnych podstaw poprzez. Wszystkie rzeczy, wszystkie te elementy, które są ym, troszeczkę okryte taką, takim tabu, nie zawsze, nie zawsze wyjaśnionym, nie zawsze powiedzianym, yy, nie zawsze gdzieś można się dogrzebać do tego. Yy, oczywiście nastawionym pod kątem yy, głównie przede wszystkim gitarowym i myślę, że, yy, że nie zawiedziesz się, bo przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby osoba, która zacznie robić ten kurs, yy, kolejne lekcje yy, będzie przerabiać, żeby po pierwsze zrobiła zrobiła sobie ćwiczenie, które postaramy się przy każdej lekcji postaramy się, żeby było ćwiczenie dostępne dla ciebie, które będziesz mógł, będziesz mogła zrobić, przećwiczyć. To ma zadanie takie, żeby po prostu nie tyle obejrzeć lekcję, zobaczyć jak ona wygląda i sobie przejść dalej, tylko chodzi o to, żeby konkretne ćwiczenia robić i te ćwiczenia, żeby też były robione codziennie, żeby one były robione właśnie jako taki podstawowy element rozgrzewki gitarowej, później przejdziemy do następnych rzeczy, które już niekoniecznie będą rozgrzewkami, to już będą rzeczy, które będziemy używać do świadomego tworzenia też muzyki, do świadomego ogrywania coverów, do świadomego tworzenia swoich własnych utworów, do improwizowania, do, do tego, do tworzenia muzyki, do tego, do czego właściwie instrument nam powinien przede wszystkim służyć. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnej lekcji.